No jakie pyszne bigos! Pycha bardzo. Pycha. Oh my god. Lubisz bigos? Lubię, po prostu lubię. W ogóle polska kuchnia mi smakuje super. A umiesz gotować bigos? Umiem, ale nie dokładnie jak Polki gotują. A żurek? Uwielbiam. Ale wszyscy kochają żurek. No, ja też. A ciasta? Umiesz piec? Lubisz? Umiem. Robić sernik. A przeżyłaś jakieś zaskoczenie jakąś polską potrawą, jakimś smakiem? Co mi zaskoczyło, że właśnie jest takim trochę kwaśne, tak jak na przykład kapusta kiszony, to jeszcze pierwszy raz to widziałam. Tak, ale jest super. A jak się nauczyłaś polskiego? Sama się nauczyłam. Ja nie chodziłam na studium języka polskiego, bo jak przyjechałam, nie było mi stać na żadne studia. Ale potem już musiałam robić, chodzić na egzamin, żeby się dostać na uczelnię. I wtedy się nauczyłam. A co było najtrudniejsze w polskim języku? Te odmiany. Eu, on, a, żonę, żono, żonie, żonami, żona. Tak po prostu tyle tego wszystko trzeba było się nauczyć. Przypadki. Tak, te przypadki. Jak wyglądały twoje początki w Poznaniu? Ja dojechałam, już była moja siostra, która jeszcze w liceum była, a moja starsza siostra, która kończyła tutaj studia. Już tutaj mieszkały? Tak, już mieszkały, ja więc do nich przyjechałam. Mieszkałyśmy na początku w domu studenckim, w trójce w jednym pokoju, ale się zmieściłyśmy, bo nie miałyśmy wyboru. Byłyśmy szczęśliwe, że w ogóle jesteśmy, że się spotkałyśmy, że jeszcze żyjemy i jeszcze dalej możemy funkcjonować. Jak widziałam pierwszy raz śnieg, dwa dni się zamykałam w domu, bo myślałam, że po prostu jak wejdę, to będę zamrożona. Gdyby nie była właśnie moja młodsza siostra, która przyszła, powiedziała, że nie, zejdź, chodź, nic się nie stanie, to dopiero już chyba cały tydzień bym się zamykała. Ale teraz wiem, przyzwyczaiłam. A teraz lubię zimę? Gdyby w Polsce byłoby ciepło cały rok, to byłoby paradise.